Historia harcerstwa w naszym kraju sięga początków ubiegłego wieku, kiedy to na znajdujące się pod zaborami polskie ziemie przeniknęły pierwsze wiadomości o rozwijającym się w Wielkiej Brytanii skautingu. Wieści te padły na podatny grunt. Młodzież polska, wychowana w duchu pozytywizmu, przeniknięta hasłami niepodległościowymi, garnęła się do kół turystycznych, sportowych, gimnastycznych, tajnych, samokształceniowych związków oraz organizacji przysposobienia wojskowego, głoszących hasło zbrojnej walki o niepodległość Polski. Z takich właśnie organizacji wywodzi się jeden z współtwórców Narodowego Ruchu Harcerskiego, Henryk Glass, pseudonim Chudy Wilk. Postać to szczególna nie tylko dla harcerstwa, którego ideałom był wierny do końca swojego życia. Jego życiorysem i zasługami można by obdzielić kilka postaci. Jednakże poza garstką harcerzy oraz badaczami dziejów tego ruchu o Chudym Wilku słyszeli tylko nieliczni. Urodził się w Dąbrowie Górniczej w 1896 roku w głęboko patriotycznej rodzinie, co niewątpliwie zaważyło na jego późniejszym życiu. Jako nastolatek stanął na czele kijowskiej korporacji uczniowskiej, za pośrednictwem której wszedł w struktury rodzącego się tajnego harcerstwa polskiego. W roku 1916 złożył przyrzeczenia harcerskie. Rok później wstąpił na ochotnika do 1. Korpusu Polskiego w Armii Rosyjskiej, gdzie werbował Polaków do tajnej Armii Polskiej. W roku 1919 zaczął pełnić obowiązki naczelnika harcerstwa na Rusi i w Rosji. Jego zdolności organizatorskie zostały szybko docenione, czego dowodem było otrzymanie w roku 1927 stopnia harcmistrza Rzeczypospolitej. W harcerstwie widział wielki odrodzeńczy ruch społeczny, oparty na zasadach chrześcijańskich i narodowych. Obserwacje zebrane podczas rewolucji październikowej i władzy bolszewików skłaniają go do utworzenia porozumienia antykomunistycznego, którego celem jest przeciwdziałanie szerzonej w Polsce propagandzie rewolucji społecznej, za co w 1929 roku władze sowieckie wydają na niego wyrok śmierci. Po wybuchu II wojny światowej Glass zajmuje się organizowaniem podziemnych struktur harcerstwa polskiego. Jest aktywnym uczestnikiem wielu inicjatyw antykomunistycznych. Po wstąpieniu do Związku Walki Zbrojnej zajmuje się tworzeniem wywiadu skupiającego się na rozpracowaniu środowisk komunistycznych w ramach ZWZ i AK. Przeciwdziała moskiewskiej agenturze w PPR i Gwardii Ludowej i przygotowuje materiały dla delegatury rządu RP. W 1943 roku Glass wchodzi w skład Społecznego Komitetu Antykomunistycznego, utworzonego z inicjatywy delegata rządu na kraj. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim, za co otrzymuje awans do stopnia kapitana oraz Srebrny Krzyż Virtuti Militari i Złoty Krzyż Zasługi. W grudniu 1944 roku wznawia działalność swojego antykomunistycznego wywiadu. Po wejściu wojsk sowieckich i aresztowaniu przywódców Polski Podziemnej zrywa kontakt z organizacjami poakaowskimi i zaczyna przekazywać raporty do Londynu. Tropiony przez NKWD i bezpiekę przez Czechy latem 1945 roku trafia do Wielkiej Brytanii. Na emigracji do końca pozostaje wierny swej harcerskiej idei, działa w środowiskach kombatanckich, prowadzi badania nad komunizmem i zajmuje się wychowaniem młodego pokolenia i upamiętnianiem dziejów ZHP. O swoim ojcu, jego życiu i działalności opowiada Andrzej Glass. Namiot, jakieś wyprawy turystyczne, wyprawy kajakiem po Wiśle. To, że czytał nam rozmaite książki, albo opowiadał o swojej młodości. I on opowiadał, i mama, która brała udział w obronie Lwowa, opowiadali właśnie o rozmaitych wydarzeniach ze swojego życia. Podejmował się zawsze dosyć trudnych zadań. Skończył kurs zastępowy, założył drużynę. Następnie założył chówiec harcerski, a potem dopiero robił kurs drużynowy. Więc, tak powiem, jeżeli widział, że coś potrafi zrobić, to nie czekał, aż zdobędzie formalnie kwalifikacje, tylko po prostu rozwiązywał problem. Na pewno był wychowany w atmosferze patriotycznej, religijnej i był wtedy w szkole chyba przewodniczącym tajnego kółka samokształceniowego i zetknął się jako przedstawiciel tego kółka ze skautingiem.
z ówczesnym harcerstwem. I tak mu się to spodobało, powiedzmy, jako idea, że od razu do tego harcerstwa wstąpił. Cała jego działalność między tym 18 czy 19, 20 rok, no to to wszystko było związane z patriotyzmem. No, w 20 roku, jak tutaj już został w kraju, bo wpierw to powiedzmy jeździł z wyprawami do Kijowa, gdzie po drodze go Ukraińcy chcieli rozstrzelać, gdzie powiedzmy Rosjanie chcieli go załatwić. Dostał w Kijowie informację, że następnego dnia będzie aresztowany. No i niestety zostawił na stole stertę map wojskowych. Następnego dnia przyszli, ale tenże czekista, który prowadził rewizję, położył mapnik na tych mapach, nie zauważył, zrobili rewizję w całym domu i wyszli, no bo inaczej jego rodzice by pewno ciężko cierpieli za to. Jeżeli zajrzeć do tych najwcześniejszych podręczników harcerskich, wydawanych powiedzmy jeszcze w latach tam 12-14, to warto zauważyć, że sprawności to nie były zabawy jak w tej chwili, tylko to było przygotowanie zawodowe młodzieży, która nie ma fachu i żeby znalazła pracę. I tak samo powiedzmy starał się, uważał, że harcerstwo przygotowuje do poważnego życia. To nie ma być tylko zabawa, bo ZHP poszło w kierunku, że przygotowuje do wojska. Należy nauczyć strzelania, należy zrobić sportowe odznaki i tak dalej. Natomiast na tyle to, że na przykład wiem, że na początku właśnie lat 20., kiedy kierował harcerstwem, to kładł duży nacisk, żeby powstawały na Śląsku robotnicze drużyny harcerskie, żeby ich młodzież przygotowywać do życia. I na pewno widział sprawę wychowania na pierwszym miejscu, sprawę wartości, powiedzmy, sprawę rzetelności, powiedzmy, prawdomówności. Bardziej niż choć też twierdził, że ćwiczenia fizyczne są potrzebne i też to, że tak powiem, popularyzował. Tam początkowo organizował rozmaitą działalność antykomunistyczną, zbierając informacje, publikując również sporo rzeczy w prasie polonijnej lub zagranicznej, w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie, w rozmaitych krajach. A potem w Anglii okazało się, że zazdrosny Anglik wygryzł go z tej roboty. I wtedy zajął się, że tak powiem, prowadzeniem zajęć w hostelach dla Polaków, którzy rozmaitymi drogami trafili powiedzmy ze Związku Sowieckiego przez Afrykę czy przez Palestynę i tutaj szukali, że tak powiem, możliwości zdobycia jakichś kwalifikacji, uczył ich i tak dalej przez parę lat, a potem założył maleńką firmę, która sprzedawała chyba jakieś tam te smary czy oleje, coś w tym rodzaju, która przez pewien czas funkcjonowała, a potem był współpracownikiem tam wydawnictwa Veritas, które wydawało książki rozmaite. Pokazywał metody działania komunizmu, że komunizm, powiedzmy to, czego nie zauważono u nas w okresie międzywojennym, że w programie komunizmu było wejść do związków zawodowych, do organizacji sportowych, do rozmaitych organizacji społecznych, że to nie było tak, że normalnie partia polityczna tylko działa na swoim polu, tylko że wejść do wszystkich możliwych działalności społeczeństwa i tam próbować coś, że tak powiem, organizować. Zdobywał informacje wszelkimi, że tak powiem, drogami, jak tylko się dało. Ale wydaje mi się, że umiał to dosyć trafnie analizować i trafnie, powiedzmy, wskazywać, na czym polegają te metody ekspansji komunizmu i czego trzeba się strzec. Działając w Harcerskiej Komisji Historycznej, zrobił całą serię wydawnictw, pokazywał zarówno początki harcerstwa, jak i takie zeszyty historyczne się ukazywały, jak i również na przykład harcerstwo w PRL-u. I potrafił krytycznie, powiedzmy, ocenić, co tu się działo. Henryk Glass zmarł w Londynie w roku 1984. 4 września 2006 roku prochy jego i jego żony złożone zostały w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W złożeniu prochów uczestniczyły obok rodziny i przyjaciół poczty sztandarowe mazowieckich chorągwi ZHR, poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK,
Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, harcerze i harcerki ZHR i instruktorzy ZHP. Słowo pożegnalne wygłosili ksiądz Marian Sedlaczek i ówczesny przewodniczący ZHR harcmistrz Marcin Jędrzejewski. Zmarłych pożegnano trzykrotną salwą Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odegraniem Idzie Noc i odśpiewaniem modlitwy harcerskiej.